Witam na trzecim wykładzie z cyklu Podstawy Archeologii Biblijnej. Dzisiaj będziemy omawiali okres sędziów w archeologii, jak też okres wczesnej monarchii, jak również omówię kilka wybranych narodów sąsiednich, przy czym te narody sąsiednie, jak się można domyślić, funkcjonowały przez dosyć długi okres czasu, więc one nie do końca się jakby wpiszą chronologicznie w okres sędziów i wczesnej monarchii, ale żeby to jakby spójnie przedstawić, to już przedstawię w całości. No i też od razu powiem, że o tym okresie sędziów czy wczesnej monarchii też tak do końca to niewiele wiadomo. To, co wiadomo, to postaram się przedstawić, ale tej wiedzy też nie jest jakoś bardzo dużo. Ale na przykład tak jak wskazuje ta ilustracja początkowa, będzie trochę na temat Samsona, tego, co jest z nim związane. I to może być bardzo ciekawe. I tych dwóch filarów, które zniszczył w opowieści biblijnej. Jeżeli ktoś mnie jeszcze tutaj nie zna, ja się nazywam Jeremiasz Wiśniewski, jestem magistrem archeologii, od zeszłego roku absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuję się właśnie zagadnieniami związanymi z archeologią biblijną, przy czym też jakby w trakcie studiów nie studiowałem archeologii biblijnej, lecz po prostu archeologię powszechną, a wiedzę o archeologii biblijnej musiałem zdobywać sam, oprócz dosłownie może 3-4 przedmiotów w trakcie 5 lat, więc to też nie jest tak, że moja wiedza jest jakaś bardzo wielka. Ja się, że tak powiem, cały czas uczę i cały czas zdobywam tą wiedzę, więc nie na każde pytanie potrafię odpowiedzieć. Staram się też podejść do tematu z możliwie neutralnego punktu widzenia, żeby jakby to był punkt widzenia oparty na tych faktach, które mamy. Jednocześnie jestem osobą wierzącą i jeżeli są jakieś wątpliwości, czy coś się nie zgadza, a nie zgadza się bardzo często, to po prostu wierzę, że jakby odpowiedź na to z czasem się znajdzie, a ja się staram po prostu przedstawić, co wiemy na ten moment, bo ta wiedza jakby cały czas się zmienia, cały czas jedno odkrycie może bardzo dużo zmienić. I w ramach dzisiejszego wykładu przedstawię następujące tematy. Kananejczyków, czyli jak pamiętamy, jest to ludność, która mieszkała w Palestynie przed Izraelitami. Powiem trochę o wejściu Izraelitów do Ziemi Świętej, w tym na temat stanowiska Jerycha, czy aktualnie obowiązujących w nauce teorii powstania Izraela. Powiem trochę o Izraelu w okresie sędziów, to co wiadomo, a wiadomo dosyć niewiele. Powiem o bardzo ciekawym zjawisku, mianowicie o końcu cywilizacji epoki brązu. Około roku 1200 nastąpiło coś w rodzaju końca świata w tamtym czasie, w tamtym regionie. Nastąpiło wielkie załamanie i cofnięcie się cywilizacyjne na bardzo dużą skalę. No to właściwie nastąpiły wieki ciemne. Coś, co można porównać do tego, jak po tym, jak upadł Rzym, nastąpił duży regres w Europie, to tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Opowiem trochę o Filistynach z punktu widzenia archeologii oraz troszeczkę o wczesnej monarchii w Izraelu, czyli o domu Saula. Też o tym niewiele wiadomo na ten temat, ale troszkę powiem. Jeszcze chciałbym przypomnieć, zanim zacznę, że jakby każdy problem w archeologii wymaga osobnego przeanalizowania i jakby każdy wymaga analizy bardzo dużej ilości wiedzy, więc to jest taka robota, można powiedzieć, mrówcza i detektywistyczna. I też chciałbym zaznaczyć, że w archeologii wszystko się może zmienić z jednym odkryciem, że można mówić, że jakiegoś narodu nie było, a nagle się okazuje, że jedno odkrycie wszystko zmienia, albo no, takich przykładów można mnożyć, że ktoś uważał coś, ale jedno odkrycie zupełnie zmieniło pogląd. Więc to, że coś obecnie jest teorią, która obowiązuje w nauce, jest wiodąca, absolutnie nie musi oznaczać, że jest prawdziwa. Więc trzeba na to wszystko po prostu patrzeć z dystansem. Ja będę przedstawiał w miarę neutralnie, co nauka mówi, chociaż akurat w moim przypadku jakby zawsze jednak zmierzam w tym kierunku, że tak powiem, probiblijnym i jakby nie da się tego oddzielić, ale też no, część wiedzy
jest jakby antybiblijna, ale albo przynajmniej pozornie, bo często to jest tylko pozornie antybiblijne, bo na przykład ktoś niedokładnie przeczytał Biblię. To akurat założyłem przynajmniej kilka takich przykładów. Ale w takich przykładach, w takich rzeczach, gdzie jakby jest to takie ewidentne, to też trzeba do tego podchodzić z dystansem, bo bardzo wielu rzeczy nie odkryto, albo ktoś mógł źle zinterpretować, więc trzeba do tego mieć trochę dystansu. Kananejczycy. Jak pamiętamy, była to ludność, która zamieszkiwała Palestynę przed Izraelitami. Biblia właśnie ich opisuje jako tą ludność, która była w Kanaanie przed podbojem izraelskim. Jednocześnie właśnie mieli oni zostać wyparci przez Izraelitów. W Biblii obecność Kanańczyków w Palestynie ma miejsce już w okresie patriarchów, czyli Abrahama, więc są oni tam obecni dosyć długo. Opisuje Biblia także częściowo ich zagładę wskutek wejścia Izraelitów do Ziemi Świętej, ale także nieposłuszeństwo Izraelitów, które skutkowało pozostaniem części Kanańczyków w Palestynie. Część Kanaanejczyków utrzymała się naprawdę długo, patrząc na przykład na niektóre wersety Księgi Kronik, że to naprawdę jeszcze trochę, dosyć krótko przed podbojem Nabuchodonozora jeszcze tam są wspominani Kanaanejczycy w niektórych miejscach. W Księdze Sędziów też czytamy, że Kanaanejczycy częściowo weszli w przymierze z Izraelitami wbrew woli Bożej, jak też zmieszali się z Kananejczykami Izraelici, o czym możemy na przykład przeczytać w Księdze Sędziów 3:6. Także warto pamiętać, że po wyjściu Izraelitów z Egiptu i wysłaniu przez nich wywiadowców, Izraelici opisali miasta Kananejczyków jako dobrze ufortyfikowane i ciężkie do zdobycia, a kraj jako bardzo żyzny. Chciałbym bardzo na to zwrócić uwagę, bo to jest rzecz, która dla mniej więcej tego okresu jest bardzo poprawna z punktu widzenia archeologii. Ten opis jest po prostu naprawdę trafny. Jak to wygląda z punktu widzenia archeologii? Kanaanejczycy byli ludnością, która zamieszkiwała Palestynę w epoce brązu i wykształciła ona różne specyficzne wyroby kultury materialnej i dosyć mocno zaawansowaną cywilizację, jak na tamten czas. Żyli w całym drugim tysiącleciu przed naszą erą od jego początku, przy czym swój zenit i szczyt potęgi osiągnęli mniej więcej w połowie tysiąclecia, a potem zaczęli doświadczać powolnego upadku na skutek bardzo różnych okoliczności, między innymi najazdów egipskich. Ale tych przyczyn było więcej. Skąd w ogóle się wzięli Kananejczycy w Palestynie? Zanim się pojawili, to cywilizacja wczesnej epoki brązu przeżyła swój upadek, nastąpił regres miast i ten upadek pozwolił na pojawienie się nowej kultury, nowej cywilizacji. Pojawili się w Palestynie Kananejczycy i oni jakby na powrót przywrócili świetność Palestynie, zaczęli budować miasta, zaczęła się kształcić ich kultura i właśnie okres rozwoju Kananejczyków to są lata mniej więcej 2000 do 1550 przed naszą erą. Jest to środkowa epoka brązu. I na koniec tego okresu, czyli właśnie około roku 1550, Kananejczycy przeżywali coś, co możemy nazwać złotym wiekiem. Jakby był to okres ich największej świetności i też na przykład zapewne ktoś, kto trochę jest w temacie, niekoniecznie musi lubić tą panią, jeśli jest wierzący, ale też na przykład Kathleen Kenyon właśnie też pisała, że około roku 1550 byli w szczycie swojej chwały, w swoim zenicie. Później doświadczyli wyraźnego regresu właśnie związanego z podbojami egipskimi, najazdami Habiru i w ogóle załamaniem się cywilizacji epoki brązu około roku 1200.
tutaj mamy mapę stanowisk kananejskich w środkowej epoce brązu oraz późnej epoce brązu. Wiele z tych stanowisk później, czy wiele z tych miast później było miastami izraelskimi, ale część miast upadła i nigdy się nie podniosła. I skąd w ogóle Kananejczycy przyszli? Jakby ich wyroby materialne znacznie różnią się od tego, co tam było wcześniej, czyli prawdopodobnie jest to ludność napływowa, co jest przy okazji ciekawe, ponieważ współcześni Palestyńczycy, jakby żeby pokazać, że mają prawo do ziemi, uważają się za potomków Kananejczyków, to jakby ktoś chciał dalej iść w tym kierunku, to można powiedzieć, że przed Kananejczykami też ktoś jeszcze był tam w tych ziemiach, to no na przykład ja mogę powiedzieć, że jestem potomkiem osób z wczesnej epoki brązu i mam prawo do ziemi. No takie niestety są gierki, gdzie archeologia się wykorzystuje do celów politycznych współcześnie. No tak się nie powinno robić, ale tak niestety jest. No w każdym razie Kananejczycy są... Palestyńczycy to pochodzą z nazwy Filistynów, nie? Co nazwa? Nazwa tak, ale tylko nazwa, tylko nazwa. No, w każdym razie widać wyraźnie, że pojawia się nowa ludność. Ta ludność przybyła prawdopodobnie z północy. No, na przykład imiona podobne są znane z archiwów w Marii, z Byblos i z Egiptu. I są to imiona o charakterze amoryckim. W Biblii też możemy przeczytać, że jakby Amoryci to byli jedni z mieszkańców Kanaanu. Więc Kananejczycy przybyli z północy i no była to nowa ludność też najprawdopodobniej w Palestynie. Epoka brązu 2a jest to okres od 2000 lat przed naszą erą do około 1800-1750. Właśnie to są początki same Kananejczyków. Nastąpiła właśnie rewolucja w sposobie osadnictwa na terenie Kanaanu. Różne dziedziny zostały znacznie rozwinięte, właśnie takie jak miasta, ceramika, metalurgia, zwyczaje pogrzebowe. I na temat tego okresu mamy wiedzę z takich stanowisk jak Megiddo, Afek czy Tel el Ayul. W czasach nieco bardziej współczesnych stanowiska z równiny przybrzeżnej Oceanu Śródziemnego też dostarczyły wiedzy. Te miasta, które oni budowali, były zazwyczaj ufortyfikowane i często budowali miasta w miejscach, gdzie wcześniej nie było miast, czyli jakby zakładali miasta od zera, bo tam bardzo często się budowało miasta na miejscach, gdzie były miasta wcześniej, a oni wiele założyli od samych podstaw. No, oprócz tych głównych miast budowali też różne mniejsze miejscowości i osady. Miasta te, jak mówiłem, właśnie nie były, były na terenach, które nie były wcześniej zabudowane i oczywiście też, żeby te miasta mogły dobrze funkcjonować, to zakładano je w pobliżu źródeł wód i drewna, czyli niezbędnych surowców strategicznych. Były one właśnie często umacniane i w skład fortyfikacji wchodziły mury miejsce, ale nie tylko, także ziemne konstrukcje czy wieże. Ziemne konstrukcje można sobie wyobrazić, że jakby jeżeli miasto było na jakimś wyniesieniu, to wtedy łatwiej było je obronić w przypadku ataku. No i w taki sztuczny sposób tworzono takie różne konstrukcje ziemne, które też miały pomóc w obronie miasta. No i miasta tworzone przez Kananejczyków zazwyczaj funkcjonowały jako państwa miasta i też możemy zobaczyć to w Biblii w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy na przykład Jerozolima czy też Szalem jest rządzona przez kapłana króla. Były to zazwyczaj państwa miasta.
co dokładnie jeszcze wiadomo o tym okresie? Miasto Jokneam czy Megiddo były chronione potężnymi murami miejskimi. Miasto Hazor, które było bardzo ważne dla kultury kananejskiej, wręcz powiedziałbym, że może nawet najważniejsze, zaczęło się wykształcać pod koniec tego okresu epoki brązu 2A, czyli tego przedziału czasowego 2000-1800. Założono także w tym okresie miasto Sychem, o którym możemy przeczytać i w Biblii, i w źródłach pozabiblijnych. Było i też Abraham miał kontakty z tym miastem. Było to ważne miasto. Chociaż dla tego okresu nie odkryto murów obronnych. Miasta tego okresu były relatywnie duże, miały 25 do 50 akrów. I dokonywano, jak mówiłem wcześniej, różnych prac ziemnych, które zmieniały teren. I to też świadczy o tym, że musiał istnieć jakiś silny rząd centralny, bo ktoś tych ludzi, że tak powiem, musiał nimi zarządzać, ktoś musiał nad nimi sprawować kontrolę, żeby takie przedsięwzięcie mogło się udać. Więc to też była zmiana wobec okresu wcześniejszego, gdzie takie prace nad kształtowaniem terenu miały miejsce na dużo mniejszą skalę, czyli to też pokazuje zaawansowanie cywilizacyjne Kananejczyków. I podobne prace też miały miejsce w północnej Syrii, między innymi w Ebla. Jak pamiętamy, było to jedno z miejsc, gdzie znaleziono archiwa starożytne. Te mury były dosyć szerokie, miały szerokość około 3-4 metrów, posiadały podstawę kamienną, a z kolei ich górna część była ceglana. Niektóre miasta, na przykład Megiddo, posiadały prostokątne wieże jako część fortyfikacji i w tym okresie bramy miejskie nie były przystosowane do pojazdów, ale za to dawały przewagę obrońcy, czyli były... No, pokazuje to, że raczej jeszcze w tym okresie nie myślano tak bardzo o rydwanach, a bardziej, żeby nie dało się tej bramy sforsować za pomocą piechoty. No i udoskonalenia, jakby fortyfikacje tego okresu dały podstawę do dalszego rozwoju myśli technologicznej, takiej wojskowej i fortyfikacyjnej. W omawianym okresie także zaczęły powstawać kananejskie centra kultowe. Między innymi były to stojące głazy, tak zwane masebots, i znane są one między innymi z Megiddo albo z Nahari. Jak taki masebot wyglądał? Tutaj akurat znalazłem tylko zdjęcie takiej jakości. Ciężko było znaleźć coś lepszego, ale to jest właśnie przykład, jak taki głaz kultowy kananejski mógł wyglądać. Nie mam pojęcia, ale podobnie brzmi. No, podejrzewam, że pewnie może być podobne źródło słów. Trzeba by to sprawdzić dokładniej. Więc tak to wyglądało. I Sychem. Trochę powiem teraz o Sychem. Sychem jest właśnie ważnym przykładem rozwoju architektonicznego kultury kananejskiej. Znajdowało się tam centrum władzy. Miasto to także jest znane z egipskich list celów militarnych. O tych listach też wspominałem ostatnio, że między innymi Jerozolima prawdopodobnie jest na nich wymieniona. To jest taka rekonstrukcja z Sychem już z trochę późniejszego okresu, ale tak to mogło wyglądać, żebyśmy sobie to uzmysłowili. To z kolei są pozostałości bramy z Sychem, też z trochę późniejszego okresu, ale można pojechać tam i zobaczyć, jak to wyglądało. I dlaczego Sychem jest ważne dla archeologii biblijnej? Bo między innymi możemy poczytać o relacjach Abrahama z Sychem, czy w ogóle to miasto występuje w pierwszej Mojżeszowej. Także Abraham, jak pamiętamy, miał sojuszników wśród Kananejczyków, którzy pomogli mu w potyczce wojskowej, która miała na celu odbicie Lota. I właśnie dlatego wzmianka z Sychem w Księgach Mojżeszowych jest bardzo ciekawa, bo jakby to było ważne miasto kananejskie,
I też ono właśnie występuje w księgach mojżeszowych, właśnie Sychem. Co jest ważne dla tej epoki z punktu widzenia technologii i handlu, że zaczęto stosować brąz zamiast miedzi, przy czym zazwyczaj był to stop miedzi z cyną, brąz, ale czasami też był to stop miedzi z arsenem, przy czym arsen jest trujący, więc to miało na pewno zły wpływ na zdrowie ludzi, którzy stosowali tego typu technologie. A z kolei jeśli chodzi o złoża cyny, są one bardzo, to nie jest częsty materiał i do Palestyny cyna była sprowadzana z terenów dzisiejszego Afganistanu, zresztą nie tylko do Palestyny, na Kretę na przykład też, co oznacza, że niezbędny był dalekosiężny handel. Jednym z miast, które się wzbogaciło dzięki dogodnemu położeniu i handlowi, była między innymi Mari, gdzie właśnie można poczytać o transportach cyny przez to miasto. I z Mari też właśnie pochodzą dowody transportu surowców mineralnych do dalekich miast bliskowschodnich, między innymi do Hazor w Kanaanie. I oczywiście ulepszona metalurgia pozwoliła na nowe rodzaje broni, na lepszą broń, trwalszą. I w przypadku Kanaanitów były to nowe rodzaje toporów, włóczni, w trochę mniejszej ilości mieczy. I bronie te znane są także z Egiptu, z Awaris, czyli stolicy Hyksosów, która była pod mocnym wpływem kananejskim. I odkrywano je tam w kontekście ceramiki lewantyńskiej, czyli jakby w tym okresie Kanaan był tak silny, że miał nawet wpływy na Egipt, a nie na odwrót. Wytwarzano także bronie o charakterze ceremonialnym ze złota i srebra, były zdobione i one nie służyły do walki, tylko do pokazania bardziej statusu ich posiadacza albo do jakichś celów kultowych. Tak wygląda właśnie topór kananejski z tego okresu. Tak, jakie były relacje z Egiptem w tym okresie? Jakichś dokumentów czy źródeł jest relatywnie niewiele, ale kilka z nich jest dosyć ciekawych. Jednym ze znanych tekstów jest opowieść urzędnika egipskiego Sinhue. To był urzędnik, który musiał uciekać z Egiptu, uciekł właśnie do Kanaanu i tam został przyjęty przez lokalnego władcę i właśnie opisywał, że Kanaan to był kraj, który dawał obfite plony, zbóż, wina, ziół i miodu. Też zauważmy ten miód, że właśnie, że to była ziemia mlekiem i miodem płynąca, czy według innych tłumaczeń masłem i miodem płynąca. Kanaan posiadał także duże ilości trzody, a jednocześnie ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia, czyli mieszkali w namiotach według relacji tego urzędnika. I to jest ciekawa paralela właśnie znowu do biblijnej opowieści o czasach patriarchów, gdzie też widzimy, że występują miasta, bogate plony, trzody, a jednocześnie półkoczowniczy sposób życia Abrahama. Czyli jakby te wszystkie elementy, albo wiele tych elementów widocznych w historii o Abrahamie widzimy też w tej relacji urzędnika Sinhue. No jest to bardzo ciekawe powiązanie Biblii i tekstów pozabiblijnych i ten tekst jest datowany na pierwszą połowę XX wieku przed naszą erą, czyli na same początki środkowej epoki brązu. Ważnym dokumentem dla tego okresu są także właśnie wspomniane wcześniej listy wrogów egipskich, czy inaczej egipskie teksty przeklinające, bo one miały takie właśnie znaczenie. I one zawierają po prostu listy miast Kanaanu. Takich list jest kilka. Starsza jest datowana na rok 1900 przed naszą erą mniej więcej. Zawiera znacznie mniej miast od późniejszej listy. I na tej liście jest m.in. Jerozolima, Aszkelon czy Rehob. Późniejsza lista, około 100 lat późniejsza, ma tych miast więcej, co także świadczy, albo może świadczyć o tym, że te miasta się rozwijały i jakby było ich coraz więcej, że Kananejczycy i ich państwa miasta stawali się coraz silniejsi.
Na tej późniejszej liście możemy przeczytać m.in. o Hazor, Sychem, Asztaroc, czy znowu Jerozolimie. I jak pamiętamy, biblijnym odniesieniem do Jerozolimy w tym czasie jest najprawdopodobniej miasto Szalem, które posiadało kapłana króla Melchisedeka. Także z grobowca faraona Senusereta III z początku XIX wieku przed naszą erą znany jest opis ataku na Kanaan. I Kanaan był w tym czasie nazwany przez Egipcjan jako kraj Retenu. Jest tam też opisany atak na Sychem, co oznacza, że było to właśnie istotne miasto, skoro Egipcjanie chcieli zrobić, że tak powiem, z nim porządek. Wpływy Egipcjan na Kanaan zaznaczały się m.in. poprzez port w Byblos, przy czym Byblos to jest taka bardzo ładna nazwa, ale to jest nazwa, chciałbym zauważyć, schelenizowana. To miasto tak naprawdę nazywało się Gebal i pod taką nazwą też możemy odnaleźć to miasto w Biblii, bo Byblos nie znajdziemy, ale Gebal znajdziemy na przykład w księdze Ezechiela. Więc to było jedno z miast, które było portem i jakby przez nie Egipcjanie wywierali swój wpływ na Kanaan. Kontakty między Kanaanem a Egiptem były rozległe i obustronne. Na przykład malowidło z Beni Hasan przedstawia Azjatów przybywających do Egiptów. Z kolei liczne odkrycia różnych przedmiotów egipskich w Kanaanie świadczą o ich obecności na tych terenach. Na przykład w Megiddo odkryto statuę, czy jakiś właśnie posążek urzędnika Tuthotepa, a jednocześnie odkryto grobowiec tego urzędnika w Egipcie, gdzie jest on przedstawiony jako osoba, która sprowadza bydło z kraju Retenu. Czyli to jest taki ciekawy przykład. Odkryto też w tym czasie różne skarabeusze z imionami faraonów tego okresu. I znowu jest to ciekawa analogia do Abrahama czy Jakuba przybywających do Egiptu w tym okresie, jak też do egipskiej żony Ismaela, że te kontakty na linii jakby Egipt-Kanaan były aktywne i jakby żywe. Więc to też jest takie tło, które pokazuje, że te historie biblijne są osadzone rzetelnie w tle historycznym. Jeśli chodzi o dokładną chronologię i podział czasowy omawianego okresu, to jest to oczywiście przedmiot debaty, gdzie różni naukowcy przedstawiają różne podziały, więc jeżeli ktoś by na przykład czytał o tym, że coś jest trochę lat do przodu czy do tyłu, no to też żeby się nie zdziwił, bo po prostu chronologia, podejrzewam, że do końca świata będzie przedmiotem konfliktów i sporów i no tego nie unikniemy, bo to było bardzo dawno temu. Jest bardzo wiele różnych czynników, które na podstawie których można ustalać chronologię i to się nigdy nie będzie wszystko tak dobrze zgadzało. I w tym momencie chciałbym przedstawić kolejny etap rozwoju Kananejczyków, mianowicie środkową epokę brązu 2 BDC, czyli lata od 1800 do 1550. Był to okres pokojowego rozwoju kultury kananejskiej. Powstawały cały czas nowe miasta i wsie oraz nastąpił znaczący wzrost populacji, co też może być istotne z punktu widzenia tego, co mówią księgi mojżeszowe o tym, że Kananejczycy byli liczni po prostu. Egipt w tym czasie też nie był taki silny wobec Kanaanu i w miarę ograniczył swoje kontakty z Kanaanem. Pamiętamy właśnie, że Egipt był zdobyty przez Hyksosów, czyli przez przybyszy właśnie spoza Egiptu. Ale jednocześnie te kontakty z Egiptem dalej mają miejsce, dalej są odkrywane skarabeusze z imionami faraonów. No ale właśnie Egipt nie był wtedy taki silny, no i to oczywiście pozwalało na to, żeby ta kultura kananejska się bardzo dobrze rozwinęła. Tak wyglądają te skarabeusze z imionami faraonów. Można sobie takiego skarabeusza kupić, kosztuje dużo, ale handlarze antyków takie rzeczy oferują.
Zresztą bardzo dużo zabytków takich właśnie historycznych jest niestety w takiej sprzedaży antyków. To jest jeszcze jedna ilustracja, jak takie skarabeusze wyglądały. To znaczy, w tej chwili nie pamiętam, ale to zależy jakiego rodzaju typy zabytku, bo są takie, co kosztują powiedzmy po kilkaset złotych, a są takie, co są po kilka tysięcy, a są też takie, co po kilkadziesiąt tysięcy. Akurat skarabeusze nie pamiętam, ale no to zdjęcie to jest z jakiejś akurat internetowej aukcji. Tam nie pamiętam ceny w tej chwili, ale no niestety... Niestety tak to jest, że dużo tych zabytków zostało w różny sposób wyrabowanych w różnych okresach i są po prostu sprzedawane niestety. Z jakiego materiału one były wyrabowane? Dwa przyciski. Myszka komputerowa. Czyli już wtedy mieli listowane. Nie, tylko dużo mają wcześniej. To jest lepsze rozwiązanie. A jaką funkcję to były wyrabowane? Jaką funkcję to skarabeusze powinno? Ale z gliny było robione tak, skarabeusze. To znaczy w sumie podejrzewam, że z gliny, ale musiałbym to dokładnie sprawdzić. Ale kamienny też chyba był rzeźby. No musiałbym sprawdzić, bo akurat nie sprawdziłem. W tych czasach były bardzo cenne, tak? To znaczy, czy ja wiem, znaczy one dosyć... Podejrzewam, że bardziej chodziło o jakieś rzeczy związane z identyfikacją i z jakimiś dyplomatycznymi rzeczami, że to bardziej w takim sensie było coś takiego dla identyfikacji, taka bardziej pieczątka dzisiejszych czasów. Tak, ale musiałbym to też dokładnie sprawdzić. Tak, i właśnie kontynuując dalej, o znaczeniu Kanaanejczyków na świecie w tym czasie, to Awaris, czyli stolica Egiptu pod panowaniem Hyksosów, posiadała bardzo podobną kulturę materialną do miast Palestyny z tego okresu, co pokazuje właśnie, że Egipt był w tym czasie pod dużym wpływem Kanaanejczyków, a nie na odwrót. I także o sytuacji na świecie w tym okresie, według archiwów w Marii można zobaczyć taki obraz świata, że jakby było wiele królestw amoryckich na całym obszarze żyznego półksiężyca i one były mniej więcej równorzędne wobec siebie. I jednym z takich ważnych królestw, oprócz na przykład Babilonu czy Larsy, było Hazor. Co oznacza, że Kanaan był ważnym miejscem na mapie świata w omawianym okresie, a też, że Hazor było jednym z ważniejszych miast świata w tym czasie. To jest taka mapa, powiedzmy, poglądowa sytuacji politycznej tego okresu. Widzimy Imperium Hetytów, Imperium Mitanni, Mezopotamię, Elam, Syrię, Kanaan, Egipt. Tak to mniej więcej wtedy wyglądało. Tam gdzieś dalej cywilizacje greckie, czyli egejskie. Kanaanejczycy się w tym czasie relatywnie dobrze rozwijali i jakieś różne zawieruchy na świecie niewiele im zrobiły, że tak powiem. Hetyci prowadzili różne wojny z królestwami Mezopotami, ale to nie miało jakiegoś wpływu na Kanaanejczyków. Także w tym czasie przybyli do kraju Huryci, o czym świadczą imiona huryckie pojawiające się na przykład w Gezer. Miasta Kanaanejczyków posiadały plan centralny, który znowu świadczy o tym, że jakby ktoś to musiał zaplanować i że musiała być jakaś władza, która po prostu to wszystko trzymała i kontrolowała. W Megiddo na przykład odkryto wspaniały pałac z różnymi dekoracjami, jak też świątynie. W samym mieście można wydzielić różne przestrzenie, przestrzeń publiczną, sakralną, mieszkalną, a do samych murów miejskich mogły przylegać kwatery wojska, no co jest dosyć logiczne, że w razie czego wojsko ma najbliżej do murów. Świątynie kananejskie tego okresu między sobą posiadały liczne podobieństwa. Zazwyczaj posiadały one miejsce najświętsze naprzeciwko wejścia.
to jest model, jak takie przykładowe miasto kananejskie tego okresu mniej więcej mogło wyglądać, czyli widzimy mury miejskie, nawet dwie warstwy, zresztą tak samo dwie warstwy, jakby dwie linie murów miejskich też były w Jerycho. Był pałac właśnie, była świątynia, były też miejsca dla ludności, przy czym też nie każdy w tych miastach był równy, były okolice, że tak powiem, dla biedoty i dla zamożniejszych mieszkańców, to też widać w Jerycho. Na przykład wiele części miasta zbadanych w Jerycho to były właśnie części miasta bardziej dla biedoty niż dla tych bogaczy. Więc no, takie miasto, ja bym powiedział, że jest, wygląda dosyć imponująco, więc jak powiedzmy ktoś takie miasto miał zdobyć, to nie dziwię się, że mógł się przestraszyć. To z kolei jest zdjęcie, jak mogła wyglądać świątynia kananejska z tego okresu. Właśnie widzimy, że no to są, wiadomo, no to są tylko ruiny i można to tylko jakoś próbować rekonstruować, ale właśnie było jakieś miejsce najświętsze, były jakieś inne elementy, było wejście. To jest akurat świątynia z miasta Pella. Ona była podporządkowana jakiemuś konkretnemu bogowi? Na pewno była podporządkowana jakiemuś konkretnemu bogowi, ale jakiemu, to tego nie wiem akurat. No właśnie to jest to, że jakby w tej wiedzy, tego co można się dowiedzieć, jest naprawdę dużo dla każdej dziedziny. I zapewne za 10 lat już będę w stanie powiedzieć trochę więcej na takie pytania bardziej szczegółowe, a w tej chwili jakby bardziej jestem w stanie opowiedzieć ogólnie, a czasami ze szczegółami, zwłaszcza ze szczegółami dla tego okresu akurat, o którym pisałem magisterkę, a dla tych innych bardziej ogólnie, ale jak będę w stanie powiedzieć, to powiem. Hazor. Jak wspomniałem wcześniej, archiwum w Marii bardzo wyraźnie pokazuje, że Hazor to było jedno z najważniejszych miast dla całego Bliskiego Wschodu w tym czasie. Jednocześnie pomaga to także ustalić chronologię Hazor, ponieważ można jakby porównać okresy funkcjonowania miasta z czasem istnienia archiwum w Marii, bo jak pamiętamy, Marii zostało zniszczone przez Babilon, przez Hammurabiego, więc musiało relatywnie wcześnie już mieć znaczenie to miasto. Jednocześnie też myślę, że warto o tym pamiętać, że Księga Sędziów opisuje Hazor jako stolicę Kanaanu, czyli w Biblii jakby jest to jak najbardziej oddane, że Hazor to było najważniejsze miasto spośród miast kananejskich. Ale chciałem tylko zwrócić uwagę, że w księdze Jozuego pisze o zburzeniu i nawet tak samo za imię Makrun, w obu przypadkach jest Jabin. Zaraz wiem, trochę o tym powiem. Czy to było dziedziczne imię konów Hazor? Różnie z tym mogło być, ale trochę też powiem o zniszczeniu Hazor za chwilę. Samo właśnie miasto Hazor to był przykład projektu architektonicznego na dużą skalę. Miało 200 akrów i było największym miastem w historii Palestyny aż do XIII wieku. Aż do XIII wieku przed naszą erą i też właśnie w Księdze Jozuego też jest oddany specjalny status miasta Hazor w 1110. Słucham. Jeśli byli zainteresowani, to w dzisiejszych czasach można je zwiedzać na mapach Google. Można sobie wziąć, ustawić chłopka i chodzić, po prostu ktoś z kamerą na głowie przeszedł te ruiny Hazor. No, naprawdę żyjemy w niezwykłych czasach. Tak, to prawda. No naprawdę dostęp do wiedzy to jest coś, czego nie można porównać. Jakby w ogóle te materiały, o których mówię, gdyby nie dostęp do internetu, to w ogóle nie byłoby do nich dostępu, bo w polskich bibliotekach tego po prostu nie ma. Musiałbym jechać do Niemiec albo do Rosji, żeby w ogóle móc o tym poczytać, a nie, już nie mówiąc, żeby coś dalej porobić z tym. To jest widok na ruiny Hazor. Tak, o zniszczeniu Hazor potem jeszcze trochę powiem, ale faktycznie są
świadectwa tego, że w epoce sędziów to miasto zostało zniszczone, przy czym jest też jakby w nauce spór, kto je zniszczył, jakby jest 5 różnych możliwych kandydatur. Izraelici są jedną z nich, ale właśnie jakby nauka nie twierdzi, że to na pewno byli Izraelici, tylko jakby zostawia ich jako jednych z kandydatów. Tak to mniej więcej wygląda, ale tak, Hazor zostało zniszczone. A spory są też o to, jaka część miasta została zniszczona, bo na przykład część archeologów twierdzi, że jakby tylko pałac został zniszczony, a reszta miasta nie. No ale na pewno zniszczenie miało miejsce, bo to można powiedzieć, że faktycznie zostało Hazor zniszczone później. I tak, oprócz Hazor ważne w tym czasie były także Dan, Bet-Shean, Jokneam, Megiddo, Tanaak, Afek, Jaffa, Gezer, Bet-Shemesh, Lachisz, Shilo, Betel, Gibeon, Jerozolima, Hebron, Jerycho. Wymieniłem takie miasta, które znamy z kart Biblii, tych miast było znacznie więcej. Ale to, żeby właśnie tak pokazać, że wiele z tych miast później faktycznie zostało przejęte przez Izraelitów. Że to były kiedyś miasta kanaanejskie po prostu. Fortyfikacje jakby się, jak mówiłem wcześniej, rozwinęły. Tworzono sztuczne wzgórza, zbocza, wynoszono te miasta na wysokość, żeby przeszkodzić w używaniu różnych urządzeń, które pomagały w oblężeniu, no, takich jak na przykład drabiny. Można powiedzieć, że to mało skomplikowane, no ale jak przystawi dużo ilość wojska, dużo takich drabin, no to wtedy obrona jednak staje się ciężka. No i takie właśnie wyniesienie miasta na wysokość to zawsze dawało dodatkową przewagę obrońcy. W Dan i w Hazor mur był szeroki na około 8-10 metrów i około 10 metrów wysoki, czyli to nie były jakieś małe murki, to były naprawdę porządne mury. I znowu tworzenie takich sztucznych zmian terenu wymagało dużych ilości ziemi i oczywiście pozyskiwano je w pobliżu tych miast, co też pozwalało dodatkowo utworzyć suche fosy, czyli nie dość, że miasto było wyniesione, to jeszcze tworzono dodatkowo fosę i odkryto takie ślady takich fos, na przykład w Hazor i Tel Batasz. I znowu chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie jakby w księgach mojżeszowych te miasta są opisane właśnie jako bardzo potężne i faktycznie te miasta były potężne, przynajmniej jak widać niektóre. Czy mamy jakieś dane, jak długo budowano takie miasta? Na pewno można to oszacować. To są dziesiątki lat czy setki? Setki na pewno nie. Bardziej podejrzewam, że dziesiątki albo, no zależy na pewno też od tempa prac i od ilości ludności, ale podejrzewam, że to nie mogło być też bardzo, bardzo długo. Więc raczej bym myślał, że raczej w latach albo w dziesiątkach lat to wyglądało. No zresztą jakby za długo trwała budowa takiego miasta, to też po prostu wrogowie mogliby przyjechać i przeszkodzić w budowie. W tym czasie wykształcony został nowy rodzaj bram miejskich, który umożliwiał wjazd rydwanów. I rydwany właśnie były w tym czasie używane już przez plemiona amoryckie. Jest to różnica wobec wcześniejszego okresu. Różne państwa amoryckie rywalizowały i walczyły ze sobą, czyli jakby to wymagało rozwoju militarnego i pod względem broni do ataku i pod względem fortyfikacji. No i przykładem takich wojen pomiędzy państwami amoryckimi jest wojna Hammurabiego z Mari, który zniszczył to miasto, ale przy okazji dzięki temu mamy dzisiaj wspaniałe archiwum. No ale to miasto też skończyło źle. Tak. A pamiętamy też, że w Księdze Sędziów Hazor posiadało dużą ilość rydwanów, że to była broń używana jakby przez Amorytów i też przez Kanaanitów. To jest teraz bardzo ciekawa rzecz a propos tych bram, jakie się wtedy wykształciły, bo zazwyczaj jak możemy zobaczyć, to jak robione są jakieś wykopaliska, to są tylko jakieś takie niskie murki, nic prawie z tego
nie zostało, że tak powiem, wzwyż. Ale jeśli chodzi o miasto Dan, to zachowała się oryginalna brama z tego okresu. No i to jest naprawdę coś niesamowitego, że możemy zobaczyć tą bramę w, no nie powiem, że w całej okazałości, ale że jak ona wyglądała wzwyż, bo to jest bardzo rzadka okazja. To jest właśnie brama z Dan ze środkowej epoki brązu kananejska. To wejście nie było takie wąskie, jak tutaj widać, po prostu ono nie zostało całe wykute. Jak się przyjrzymy trochę uważniej, tu widać taki łuk. I to jest właściwa brama. Tak, i to jest właściwa brama. Nie to okienko. Tutaj możemy zobaczyć ten łuk z bliższej odległości, jeszcze zanim jakby to okienko zostało tam wykute. Widzimy wyraźnie tutaj ten łuk. A tutaj widzimy już rekonstrukcję, jak ta brama mogła wyglądać oryginalnie w czasie, kiedy była używana. Czyli powiedziałbym, że jest to imponujący widok i też widzimy utwardzoną powierzchnię dojazdu do tej bramy. No jest to odkrycie naprawdę takie, które jest czymś rzadkim i pozwala naprawdę tak zobaczyć oczami, jak wyglądał świat 3,5 tysiąca lat temu. Ciekawą rzeczą i też mającą odniesienie do Biblii jest obrządek pogrzebowy tego kresu, bo po długim okresie nieobecności popularne stało się grzebanie w jaskiniach. Rodziny chciały chować wiele pokoleń w tym samym miejscu i na przykład wiele tego typu jaskiń, właśnie rodzinnych, grobowców rodzinnych w jaskiniach odkryto na przykład w pobliżu Jerycha. W tych jaskiniach było pochowanych wiele osób i starsze pochówki zazwyczaj były odsuwane na bok, kiedy pojawiały się, że tak powiem, nowe pochówki. Te jaskinie funkcjonowały przez bardzo długi okres, a jeśli chodzi o same jaskinie w Jerychu, to są one też takim ewenementem, ponieważ tam się bardzo dobrze zachowały materiały organiczne, które się zazwyczaj bardzo szybko rozkładają i po prostu nic z nich nie zostanie. No na przykład ja kiedyś pracowałem na wykopaliskach na ziemiach polskich dla okresu około, no powiedzmy, 2000 lat przed naszą erą, to nic się praktycznie nie zachowało organicznego. W ogóle ktoś niezorientowany w ogóle nie byłby w stanie powiedzieć, że tam było cmentarzysko. Po prostu zostawał tylko ślad w ziemi, bo wszystko się rozłożyło. A tam materiały organiczne się zachowały bardzo dobrze i dzięki temu też można zobaczyć, jak wyglądały te zwyczaje pogrzebowe. Były tam właśnie dary pogrzebowe, widać było, w jaki sposób byli ci zmarli ułożeni. To nie był oczywiście jedyny obrządek pogrzebowy, były także stosowane takie praktyki jak chowanie zmarłych pod domem. No to też miało różne odniesienia do jakiejś magii czy wierzeń w kult przodków. To może nie będę jakoś dokładnie wchodził, ale tak to takie wierzenia też miały bardzo starożytną genezę. One były obecne od bardzo dawnego okresu. Kremacji nie robili. Czego? Kremacji? To znaczy o Kananejczykach to nie czytałem o kremacji, ale kremacja była w różnych okresach czasu też popularnym obrządkiem. Nie wiem jak z Kananejczykami, akurat o tym nie przeczytałem, ale na pewno te obrządki, o których wspomniałem, miały miejsce. A co do paralel z Biblią, to nie wiem, czy to pamiętamy, ale Abraham kupił jaskinię Machpela i później w tej jaskini byli chowani nie tylko Abraham, ale też jego syn, jego wnuk. I jakby pochowano tam wiele pokoleń rodziny Abrahama. Czyli znowu widzimy, że jakby jakiś zwyczaj, o którym możemy przeczytać w Biblii, faktycznie mniej więcej w tym czasie miał miejsce na tych terenach. Do samej tej jaskini dostępu. Do samej jaskini. To znaczy. To wiadomo, gdzie ona była? Koło Nie wiem, czy ją odnaleziono w ogóle. To znaczy, ja nie wiem, czy jest
możliwe, żeby dokładnie ustalić, że to akurat była ta konkretna jaskinia. Podejrzewam, że może być problem. Ja gdzieś czytałem, że jak krzyżowcy zdobyli, to oni chcieli te zrobić te zwłoki na relikwie. No tak, stąd myślę, że znaleziono. Ale nawet jakby znaleźli jakąś jaskinię, to nie wiadomo, czy to było akurat ta, bo podejrzewam, że tych jaskiń, no to tam mogło być naprawdę dużo, więc to mogła być po prostu jaskinia jakichś Kananejczyków z tego okresu i powiedzieć, że to, więc no to no, nie było tabliczki z napisem jaskinia. Spowodowało to w każdym razie atak jakiegoś tam muzułmańskiego wodza, który po prostu był oburzony tym i odbił to z rąk barwy. No tak, to jest to spodziewana reakcja. Tak, tutaj widzimy właśnie ilustrację takiego grobu jaskiniowego wielopokoleniowego z Jerycha, sporządzoną przez niesławną w środowiskach ewangelicznych Kathleen Kenyon, która wzniosła mury Jerycha na powrót po tym, jak zostały zburzone 3,5 tysiąca lat temu. No tak, tak wyglądał właśnie taki grobowiec rodzinny, więc pewnie miejsce, gdzie Abraham był pochowany, mogło wyglądać podobnie, mniej lub bardziej. To jest taka artystyczna rekonstrukcja na podstawie tej ilustracji. Ktoś, jakiemuś artyście się chciało to przedstawić, jak to mogło wyglądać. Tak, a wytwórczość i technologie. W tym czasie Kananejczycy wytwarzali bardzo dobrej jakości wyroby ceramiczne, jak również bronie były coraz lepsze w porównaniu z poprzednią epoką, przy czym nadal typem, który dominował, były topory i noże. Odkryto też dwa groby wojowników z pełnym wyposażeniem, no i ci wojownicy właśnie mieli topór, nóż i brązowy pas. A wytwarzano także różnego rodzaju wysokiej jakości dzieła jubilerskie czy artystyczne. Ja jedno czy dwa pokażę, ale jak ktoś jest, że tak powiem, bardziej zainteresowany, no to trzeba poszukać w internecie, sobie wyszukać, jak to wyglądało, bo można to znaleźć. To jest na przykład kananejska figurka brązowa. Takie coś byli, że tak powiem, w stanie wytworzyć. Też można sobie coś takiego kupić za chyba kilka set albo kilka tysięcy dolarów. To jest przykład kananejskiej kamfory na wino. Również można takie coś sobie kupić. A to z kolei jest przykład właśnie takiej już naprawdę wysokiej klasy, wysokiej jakości wyrobu kananejskiego. Jest to kolczyk kananejski ze stanowiska Tel El Ayul. Wspomniałem o nim wcześniej, że było jednym z ważnych miast. Widzimy, że jest wykonane z dosyć dużą dozą dokładności. I takich wyrobów właśnie naprawdę pięknie wykonanych z tego okresu jest więcej. To jest złoto? Tak, to jest złoto. Tak, czyli trochę podsumowując ten okres rozwoju Kananejczyków, byli oni wysoko zorganizowanym społeczeństwem, mieli właśnie centralny autorytet, jednocześnie miasta, państwa między sobą rywalizowali. No, jednym słowem byli dosyć potężni i rozwinięci i też mniej więcej jako takich są przedstawieni przez Biblię. I jeśli chodzi o podobieństwa biblijne między tym, co wiemy z Biblii, a tym, co wiemy z archeologii, to na przykład taki dosyć znany izraelski archeolog nagradzany, Amichai Mazar, i właśnie przygotowując ten materiał o Kananejczykach, korzystałem głównie z jego książki. Te podobieństwa między narracją biblijną a epoką brązu, środkową epoką brązu, są po prostu zbyt bliskie, żeby można było je zignorować i powiedzieć, że to zostało napisane dużo, dużo później. Że według niego, nawet jeżeli by to miało zostać napisane dużo, dużo później, to że zachowano po prostu prawidłowe wspomnienia przynajmniej. Czyli jakby wielu autorów
twierdzi, że jakby Biblia powstała dużo później w kontekście tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale właśnie te podobieństwa są jednak zbyt bliskie, żeby można było to zignorować. No, widzimy też, jeżeli pamiętamy, co mówiłem na ostatnim wykładzie poświęconym Księgom Mojżeszowych, to właśnie te podobieństwa są, no po prostu są zbyt bliskie, żeby to był przypadek i żeby można było powiedzieć, że to napisano, że jakby to jest tylko przypadek, że takie podobieństwa są, że tego jest zbyt dużo po prostu. I jeszcze chciałbym przypomnieć o tym, co powiedzieli szpiedzy izraelscy w Księdze Liczb. Powiedzieli tak: udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. I cóż, korzystałem z Biblii Tysiąclecia, żeby zacytować ten fragment, zresztą w ogóle... Jeżeli gdzieś tutaj daję jakieś cytaty z Biblii, to zazwyczaj korzystam z tego tłumaczenia. I tam przeczytałem taki ciekawy przypis, że to było tylko wrażenie Izraelitów po pobycie na pustyni, że zobaczyli miasta i że to było tylko takie wrażenie. Ale powiem szczerze, że patrząc na obraz archeologiczny Kanaanu z tego okresu mniej więcej, to faktycznie oni byli potężni i te miasta rzeczywiście były potężne, a kraj rzeczywiście był żyzny. Chociaż już w tym okresie, kiedy Izraelici tam w miarę chronologicznie mieli się pojawić, to już jakby zaczęli Kananejczycy przeżywać kryzys, ale podejrzewam, że i tak jeszcze bardzo dużo im z tego zostało. No, jak wiadomo, wszystko co dobre się kiedyś kończy, zwłaszcza jeżeli nie ma w tym Boga, więc złoty wiek kultury kananejskiej się w końcu skończył. Jedną z przyczyn było wyrzucenie Hyksosów z Egiptu, a inną były ataki Hetytów na północną Syrię. Właśnie wydalenie Hyksosów między innymi spowodowało późniejsze ataki Egipcjan i Hyksosi uciekali do Kanaanu, Egipcjanie ich ścigali, przy okazji oczywiście niszczyli wszystko, co się dało, więc wiele miast na południu Kanaanu zostało w tym czasie zniszczonych, ale jednocześnie najważniejsze centra władzy i kultury kananejskiej przetrwały dosyć dobrze. Hazor czy Megiddo doznały raczej niewielkich uszkodzeń, a część miast, które została zniszczona, została później odbudowana. Więc tak się zakończyła środkowa epoka brązu. No, przyniosła dosyć duże zniszczenia, ale nie był to koniec kultury kananejskiej. Czyli to jest też właśnie takie ciekawe, że jak się skończyła wczesna epoka brązu, to był koniec tamtej cywilizacji. Środkowa epoka brązu to nie był koniec cywilizacji, ale dosyć duży kryzys, i koniec późnej epoki brązu to też będzie koniec wczesnej cywilizacji, o czym powiem trochę później. I na temat tego ostatniego etapu funkcjonowania Kananejczyków, jest to w późnej epoce brązu, jest to 1550 do 1200. Później jeszcze funkcjonowali, jak wspomniałem, ale to już nie było jakby to samo co wcześniej, to już był dużo słabszy, to już byli dużo słabsi Kananejczycy. Doszło w tym czasie 1550-1200 przed naszą erą do ponownego zjednoczenia Egiptu. No, początkowo Egipt się nie interesował aż tak bardzo Kanaanem, ale jak się wzmocnili, to się oczywiście zmieniło. Faraon Tutmozis III, albo inaczej Totmes III, który panował w XV wieku przed naszą erą, podbił Kanaan, zwyciężył w bitwie pod Megiddo, a także w innych potyczkach z Kananejczykami i zwyciężył koalicję 119 miast Kanaanu i Syrii. Jest ta lista miast, które on zdobył, jest przedstawiona na murze wielkiej świątyni Amona w Karnaku i jest najdokładniejszą znaną nam listą miast Kanaanu, jaką do tej pory mamy. A jednocześnie nie było na tej liście miast południowego Kanaanu, gdyż zostały one zniszczone już wcześniej. Przepraszam, to jest okres właśnie wyprowadzony, jak Izraelici zdobywali.
Tak, to jest ten okres i faraon ten Tutmozis, czy też Totmes jest też jeden z faraonów podejrzewanych o bycie faraonem wyjścia. To jest jeden z tych, który się podejrzewa, że to mógł być on. No jak dokładnie było, ja oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć obiektywnie. No faraon mógł w swoich jakby dokumentach, które sam przedstawić różne rzeczy na swoją korzyść. Ja tylko przedstawiam, jak to się w tej chwili widzi, ale wiadomo, że mogło być zupełnie inaczej. No tego nie jestem w stanie obiektywnie powiedzieć, więc o tym trzeba pamiętać. A zwłaszcza władca, to zazwyczaj różne rzeczy mógł przedstawiać dla siebie w korzystnym świetle, więc to też trzeba na to brać pod uwagę. No w każdym razie uważa się, że ta kampania Totmesa III ustanowiła bezpośrednią władzę Egiptu nad Kanaanem i że ta władza trwała około 3 stuleci do końca epoki brązu, czyli około roku 1200-1170. Co ciekawe, odkryto mumię tego faraona. Tak wyglądał, to jest właśnie Totmes III. No, dzięki temu, że doszło do tych różnych egipskich praktyk mumifikacyjnych, możemy dzisiaj zobaczyć, jak wyglądał. Też można dzięki temu powiedzieć, że jego różne przedstawienia artystyczne były wyidealizowane i w rzeczywistości nie był tak piękny, jak chciałby być. A to jest przedstawienie właśnie z tej świątyni w Karnaku, jak to faraon we wspaniały sposób pokonał, tak, jak to pokonywał Kananejczyków swoją wspaniałą potęgą. Tak, no i ten okres jest uznawany za czas egipskiej dominacji nad Palestyną. Przy czym też, jak też wcześniej wspominałem, egipskie wpływy, czy polityczne, czy kulturalne, były i wcześniej, i później, i w ogóle egipskie wpływy zazwyczaj były w Kanaanie, bo to jednak była lokalna potęga, która zawsze miała więcej lub mniej do powiedzenia. Egipcjanie, z tego co wiadomo, nie traktowali dobrze Kanaanitów po tym, jak zdobyli nad nimi władzę. Wykorzystywali ich do różnych swoich celów, między innymi wymagali obowiązkowych kontyngentów wojskowych dla swoich własnych celów militarnych, o czym świadczył między innymi tabliczki klinowe w Stanach. Z kolei w pałacu Amenopisa w Tel El Amarna odkryto korespondencję dyplomatyczną z Kanaanem, dzięki której dosyć dokładnie są znane realia tych czasów, a przynajmniej mniej więcej XIV albo połowy XIV wieku przed naszą erą. Zresztą o tych listach z Tel El Amarna wspominałem też ostatnio, a propos tego, że jest z nich wymieniona korespondencja z Jerozolimą w tym czasie. Większość z tych listów jest właśnie skierowana do Kananejczyków, a część, ale znacznie mniejsza, jest do innych ówczesnych potęg, na przykład do Hetytów czy do innych krajów dużo odleglejszych, ale większość właśnie dotyczy relacji z Kanaanem. I jeśli chodzi o miasta, z którymi faraon korespondował, były to m.in. Jerozolima, Gezer, a także Sychem, który jest dosyć ciekawym miastem w tym czasie, bo było ono pod władzą Habiru, czyli takiej ludności spoza nawiasu społecznego, która nie była częścią takiej kultury Kanaanu. To nie byli obywatele Kanaanu. Interesujące, kim w takim razie ci byli. Tak, ja o tym nieprzypadkowo wspominam. Jakby tutaj ja nie chcę dawać jakiejś interpretacji takiej swojej własnej, niczym nie podpartej, ale faktycznie no to jest taka rzecz, która dosyć mocno, tak, dosyć mocno wskazuje na pewne podobieństwa między niektórymi. Tak, znaczy na pewno można powiedzieć, że nie wszyscy Habiru byli Hebrajczykami, ale część Hebrajczyków zapewne była Habiru. Bo Habiru to jest zjawisko, które miało miejsce dużo wcześniej i też później, ale w tym okresie być może jest to ze sobą związane i można to powiedzieć. Zwróćmy uwagę też, że te świątynie, które tam
tam były, to też miały te przybyte miejsca święte, takie analogiczne. Tak, miały, ale też to było zazwyczaj to akurat... Ale to było akurat bardzo często dla po prostu ich bogów, więc to była taka rzecz, która po prostu wtedy... No niestety, znaczy tak, tak. Zdjęcia figurek różnych, tak? Czy gdzieś ta archeologia nam może wskazać na te figurki, jak one wyglądały, jetry, które tam właśnie przedstawia tych takich bogów jetry w tym. Czy coś archeologia pokazała gdzieś tam w tym? To znaczy o konkretnej rzeczy... To mnie wycieka, co to za bożki były jetry, że tam one zostały skradzione, tak? Aha, to może w przerwie o tym wspomnę więcej, bo o tym też mówiłem. O tak, o tym akurat mówiłem na ostatnim wykładzie, że to też takie praktyki są znane z tego archiwum w Marii. I tak, bożki Labana to były, że prawdopodobnie chodziło o kwestie spadkowe, że tam było takie prawo, że posiadacz tych bożków miał prawo do dziedzictwa i to o to prawdopodobnie chodziło. A jeśli w ogóle chodzi o bożków i o to, skąd wiadomo, czy na przykład jakiś posążek to był bożek, czy nie, to oprócz samego wyglądu, jak taki bożek wyglądał, to ważne jest też, gdzie taki posąg znaleziono na przykład w domu, że na przykład jeżeli znaleziono gdzieś w narożniku, wiadomo, że to było miejsce poświęcone kultowi, no to wtedy można wnioskować, że to był jakiś posążek właśnie o charakterze kultowym. No tak samo, jeżeli coś znaleziono w miejscu interpretowanym jako świątynia, to też wtedy wiadomo, że to był prawdopodobnie jakiś bożek. Dlatego w archeologii bardzo ważne jest, żeby nie brać pojedynczych przedmiotów, tylko żeby wszystko zbadać w kontekście, bo wtedy można mieć dużo więcej wniosków. Dlatego archeolodzy bardzo często nie lubią poszukiwaczy skarbów, którzy coś tam znajdą, przyniosą. Archeolodzy są później źli. Ci poszukiwacze skarbów nie wiedzą, dlaczego archeolodzy są źli. Archeolodzy są źli, bo jakby cały kontekst i stanowisko jest już w tym momencie zniszczone, bo już nie wiadomo, co gdzie było, jakie były relacje między tymi przedmiotami i jakby do czego to służyło. Więc dlatego kontekst to jest bardzo ważna rzecz w archeologii. Tak, tak, że właśnie... Tak, prawdopodobnie pozwalały mieć prawo do dziedzictwa tego człowieka, dlatego taka reakcja najprawdopodobniej nastąpiła właśnie. Mogę ten werset przeczytać? Proszę. To jest Jozuego 24-24. I rzekł lud do Jozuego, przepraszam, 25. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał w Sychem przepisy i prawo. Jozue spisał też słowa w księdze zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Jahwe. Tak. Ciekawe. Ciekawe, bo właśnie ci królowie okoliczni się skarżyli na tego Labaju z Sychem, że on tam właśnie wszedł w kontakty z Habiru, że dlaczego faraon im nie pomaga, że im tam, żeby wysłał im pomoc wojskową. Właśnie Sychem w tym czasie było okupowane przez Habiru. Ja może taką ciekawostkę jeszcze powiem, bo w Księdze Kronik jest bardzo ciekawa informacja w rodowodach. Taka historia z życia Efraima. Czyli to jest czas jeszcze bliski początku ich pobytu w Egipcie. Bo mówi Efraim, no tam była jakaś klęska im do wszystkiego. Efraim i ojciec opłakiwał ich przez długi czas, bo poszli sobie na wojenkę i po prostu wszyscy jego synowie zginęli. Tak. Synowie Efraima. Aha, ja czytam pierwsza kronik, 7 rozdział, od 20 wersetu. To nie ma, że dobrze przeczytam. Synami Efraima byli taki, taki, taki i taki. Jego synem był taki i taki. No to jest tak, jak w Księdze Kronik wymienia, nie? Lecz synem byli tacy i jego synami Ezer, lecz zabili ich ludzie z Gad, pisze. Zabili ich ludzie z Gad. Też pomyślmy, gdzie jest Gad. Oni byli w tym czasie w Egipcie.
urodzeni w tej ziemi, gdyż tamci wyruszyli tam, aby zająć ich stada. Chodźcie co do Gad, żeby zająć czyjeś stada, no i tam po prostu ich posiekano. A teraz Efraim ich ojciec opłakiwał ich przez długi czas i wtedy przychodzili jego bracia, aby go pocieszyć. Wygląda na to, że to właśnie wczesny czas w Egipcie. Jeszcze Efraim żyje, czyli bezpośredni syn Jakuba, nie? Nie Jakuba, tylko już Józefa. Nie? Następnie zbliżył. Teraz dalej, poczekajcie. Następnie to co chcę powiedzieć, to jest nieco dalej. Następnie zbliżył się do swojej żony, Efraim, i urodziła syna i nadał mu imię Beria, ponieważ to stało się nieszczęściem w jego domu. Jego córką była Sheera. Jego córką była Sheera, która zbudowała Bet-Horon dolne i górne oraz Uzen Sheera. Jestem w 7 rozdziale od 20 wersetu. Czyli oni sobie byli w Egipcie, a zrobili te jakieś wypady do Kanaanu, a ta nie tylko wypady, ona zbudowała Bet-Horon górne, Bet-Horon dolne, później Jozue później zdobywał te miasta. Ja już kiedyś, ja mówię, rzeczywiście, bardzo ciekawe. Sheera, tak. Dla mnie to jedna z bohaterek, które są nieznane praktycznie, bo ludzie nie czytają 9 rozdziałów pierwszej kronii, a no nie czytają, bo jest nudna. No po prostu tam się nie chce tego czytać, bo takie imiona są skomplikowane, że myślą sobie, że nic tam nie ma, tylko się imion. A to jest migawka, która dla mnie mówi, jaka to musiała być kobieta, że ona zbudowała Bet-Horon górne, Bet-Horon dolne, to są dobre, duże miasta, nie? Ale Efraim jest w Egipcie, nie? Mhm. A oni sobie robią wpadli do Gad, sobie tam na wojenkę sobie ruszyli, ta sobie buduje miasta gdzieś tam, czyli widać te powiązania z Kanaanem, z Egiptem, tak, nie? Tak, tak, mhm. Tak, no. To handlowe, to są bardzo poważne. Tak, no zdecydowanie. A myślę, że wiadomo, że popularny był Baal i Aszery, nie? No tak, zresztą akurat też kult Baala na przykład z Kananu też do Egiptu się przemieścił. Mniej więcej w środkowej epoce brązu. Dobrze, ja będę dalej kontynuował, bo to widzę, że czas ucieka. Jeszcze jak wyglądała w tym momencie sytuacja na świecie. Egipcjanie wyprawiali się właśnie do Kanaanu na wyprawy wojenne, a z kolei Ramzes II stoczył bitwę z Hetytami pod Karkemisz o dominację w Kanaanie i Syrii, w czym bitwa zakończyła się prawdopodobnie remisem i faraon zachował Kanaan, Hetyci zachowali Syrię, obie strony deklarują w dokumentach, że zwyciężyły, więc no, władcy zdecydowanie zawsze przedstawiali siebie w dobrym świetle. Właśnie Sychem, to o czym wspominałem, że tam panował ów Habiru Labaja i on posiadał kontrolę nad znaczącym terytorium, a okoliczni władcy kananejscy się jemu sprzeciwiali i skarżyli Egiptowi przeciwko niemu. I właśnie były podejmowane próby połączenia Labai z biblijnym Abimelekiem czy synem Gedeona, przy czym a także nawet z krótkotrwałym królestwem, także z królestwem Saula były podejmowane próby połączenia, ale mnie by bardziej przekonywało, że Abimelek i centrum władzy w Sychem za tych czasów późniejszych bardziej to mogła być inspiracja z wcześniejszego czasu. Ja bardziej tak myślę w tym kierunku. Więc to akurat bardzo ładnie mi się zgadza z tym, co brat powiedział o księdze Jozłego, że tam było o Sychem. To rzeczywiście by tak. Kres cywilizacji kananejskiej nastąpił mniej więcej wraz z upadkiem w ogóle cywilizacji brązowych około roku 1177. To nie jest rok, w którym to wszystko upadło, to jest taki rok uznawany za umowny, jako tak jak powiedzmy upadek Rzymu to jest jeden rok, ale cały proces trwał długo, to tak samo rok 1177 to jest taki rok umowny, ale no to jest mniej więcej klęska, która jakby dojrzewała trochę dłużej, a to jest tylko taki rok umowny. Ale resztki Kananejczyków też funkcjonowały dłużej, ale jednak no to już nie było to samo co wcześniej, to już nie była taka potęga, to już były bardziej jakieś pozostałości. No to jest taki obrazek, który pokazuje, że ten koniec Kananejczyków w końcu nastąpił.
Tak, no to jest taki obrazek artystyczny pokazujący zdobycie Jerycha. Zdobycie Jerycha było 1200 przed naszą erą, czy jednak to te wcześniej? To znaczy nie, no zdobycie Jerycha na pewno było wcześniej, co najmniej 1400 przed naszą erą, a w ogóle Kathleen Kenyon właśnie datuje, że to było 1550, czyli że w ogóle to było przed wejściem Izraelitów. Ale to o tym jeszcze wspomnę, bo mam też o Jerychu, jak zdążę. Dobrze, to o Kanonejczykach miałem dosyć dużo, to nie jest popularny temat w archeologii biblijnej, ale myślę, że bardzo ciekawe są te liczne powiązania między Kanonejczykami a pierwszą Mojżeszową, a także innymi księgami w Biblii. Może przerwę zrobimy chwilę, tak masz nowy temat? No, chociaż tych tematów jeszcze kilka będę miał, ale to może jeszcze ten temat i wtedy przerwa. A teraz coś, co może być niezbyt przyjemne, ale tak to wygląda w tej chwili w nauce, a mianowicie teorie genezy Izraelitów. Generalnie rzecz biorąc, są trzy teorie, które w tej chwili funkcjonują. Jedna teoria pojawiania się Izraelitów w Ziemi Świętej to jest teoria właśnie podboju, czyli przychodzą, podbijają i są w Izraelu. No i niestety ta teoria jest dzisiaj raczej na marginesie debaty naukowej i jest raczej odrzucana przez naukę. Druga teoria to jest koncepcja stopniowego przenikania, czyli że terytorium było zajmowane stopniowo przez różne grupy gdzieś tam właśnie z obrzeży, które wcześniej były już obecne na tych terytoriach. I część ludności też miałaby pochodzić z infiltracji z obszarów pustyni. I trzecia teoria to jest teoria socjologiczna, która polega na tym, że po prostu mało ważna ludność Kanaanu zrobiła bunt przeciwko elitom i że oni się stali Izraelitami, ale ta teoria też jest obecnie odrzucana, bo ona miała taką bardziej genezę polityczną, komunistyczną i dziś jest odrzucana. I co ciekawe, znowu uważam, że częściowo na przykład twierdzenie, że koncepcja stopniowego przenikania nie ma odbicia w Biblii, wynika z tego, że ludzie nie czytają Biblii, bo możemy przeczytać właśnie o tym, że część miast zostało podbite jakby w kampanii, ale bardzo dużo miast zostało podbijanych bardzo długo i bardzo stopniowo. Więc w mojej ocenie akurat i pierwsza, i druga teoria ma swoje odbicie w Biblii, przy czym się tak właśnie w nauce właśnie, no ja tego nie rozumiem. No, dla mnie to jest po prostu nieuważne czytanie Biblii. Właśnie nie czytałem nigdy tego, żeby ktoś jakieś porównania między tą drugą teorią a Biblią. Dokładnie. A w Księdze Sędziów jest tego bardzo dużo, że ten podbój następował długo i stopniowo. Więc jak dla mnie akurat obie te teorie jakby są w Biblii, więc tego akurat nie rozumiem, dlaczego by ta druga teoria miała zaprzeczać Biblii, jak ona po prostu jest też w Biblii. Ale Dawid zdobywa Jerozolimę z Jebuzytami. No, dokładnie. A jednocześnie, co jest też ciekawe, zauważa się w tym czasie mniej więcej brak wyraźnej zmiany kultury w miastach kananejskich między epoką brązu i żelaza. I to można akurat interpretować na różne sposoby i w to bym nie chciał wchodzić, bo w ogóle zmiana kultury materialnej może świadczyć o zmianie etnicznej, ale nie musi, bo jakby to nie zawsze jest ze sobą wszystko tak łatwo połączone. I na odwrót, brak zmiany kultury materialnej też nie musi świadczyć o tym, że cały czas była jednolita ludność, bo na przykład mogła przybyć nowa ludność i się zasymilować. Te procesy są bardzo skomplikowane i akurat archeolodzy mają tylko takie jakby narzędzia, ale powiedzmy jakby na przykład przebadać DNA, no to już wtedy można powiedzieć dużo więcej o składzie etnicznym. Więc to są takie rzeczy, które mogą coś sugerować, ale niekoniecznie nam rozwiązują zagadkę. No to dalej będę mówił o Jerychu i właśnie o wejściu i o okresie sędziów, ale to już może faktycznie zróbmy przerwę.